budzą was hałasy. Rozmowy, szuranie stołkami, stuknięcia kufli, śmiechy. Kopacze już przyszli do pracy najwyraźniej i pracują od dłuższego czasu, chociaż niektórzy jeszcze świętują najwyraźniej wasze zwycięstwo. Nie macie pojęcia, która jest godzina. Spaliście dość ciężko, bardzo zmęczeni, chociaż jednak czujecie, że nie wstajecie po 8 godzinach. Warunki te nie były super komfortowe. No, czujecie, jak zmęczenie z was zeszło, adrenalina z was zeszła. Dochodzi do was też zapach waszego potu, zapach tej słomy, na której śpicie, waszych ubrań już przepoconych, przetartych, zapach krwi, pełzaczy, który też no, z was się unosi, niestety, ale budzicie się. O, wstali! Chodźcie tutaj jeszcze, impreza trwa dalej! No dobrze, ja tak podchodzę tak ciężko. Impreza? A która jest godzina? A kto by tam tego pilnował? No, może kopacze, którzy powinni już wracać do pracy swoją drogą. I strażnik patrzy złowrogo na trzech kopaczy, czy tam siedzą, którzy z rezygnacją odstawiają kufle, tak. Już zrezygnowani, odzywają się tylko do siebie. Coś tylko mówią i... Tak rzucam wstają. W stronę tych strażników i tam wszystkich. A która jest godzina? Czy wy już tego nie liczycie tutaj i macie jakąś swoją własną rachubę czasu podziemnego? Jest niedługo po południu. Odzywa się Ian, który tam stoi. O. Kończę pisać list do magnatów. Ja tu mam dużo roboty, muszę zostać w kopalni, lecz potrzebuję, żeby magnaci dostali raport. W końcu wydarzyły się ważne rzeczy. O, to prawda. Więc... Okej. Podpisał się. Zwija pergamin. Ja jestem dobry w dostarczaniu listów. No, tak właśnie myślałem. Dobrze. Myślę, czy posłać kogoś z wami, ale tu słyszałem, że strażnicy i tak część z nich będzie pewnie teraz, kiedy powinno się w kopalni trochę poluzować. Wyślą też swoich ludzi. Myślę, że ktoś będzie wracał z wami. Będzie zawsze trochę bezpieczniej. Problem z pełzaczami pewnie rozwiązany przynajmniej na jakiś czas. No, zobaczymy. Nie lubię chwalić dnia przed zachodem słońca. Rozumiem. Zwłaszcza, że ciągle siedzę w kopalni. O, to jest... Tak cały czas? Nigdy nie wychodzisz? Nie, no, wiem. Zdarza się. Ale teraz jest mnóstwo roboty. No tak. Będziemy musieli zadbać o nowe szyby, zabezpieczyć je, oświetlić, sprawdzić stan maszyn. Zresztą maszyny nam się psują, kopacze nie chcą pracować. Mnóstwo roboty. Będzie dużo ogarniania. Swoją drogą muszę już iść i robić. Powodzenia w takim razie, Ian. Ian, dzięki. To... Dzięki wam. Dobrze wyszło. Super. Wspaniała robota. Tak, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jakieś jedzenie, piwo, alkohol, bierzcie sobie co chcecie na podróż, ja jesteście mówiąc, moimi gośćmi. Chętnie zjem jakieś późne śniadanie, bo jest... Skrzynka piwa na głowę. Też zjem śniadanie, biorę... butelka piwa to jest jeden slot, nie? Butelka piwa, no tak. Biorę trzy, bo jeszcze trzy nagle wrzucę albo wypiję. Okay. Ja nie mam już miejsca. Niestety. A nie, czekaj, mam, bo sobie siłę powiększyłem. Ale nie będę brał. Nie będę brał piwa. Ja nie będę, ja zjadam po prostu śniadanie i... Piwo tu na miejscu jest trzymane w takich jaskiniach, gdzie jest dość chłodno, także to piwo jest dość chłodne. To oczywiście długo się nie utrzyma, ale to tylko bardzo bogaci mogą sobie pozwolić na zimę. A jaką mamy porę roku w ogóle? Ciężko ocenić. Chodzimy trochę, nie? Taką jakby. Zależy skąd pochodzicie oczywiście, jakie macie doświadczenie z porami roku. No, kalendarzowo środek wiosny jest na horyzoncie. Okej. Okay. Kwiecień. Tak, może jest późny marzec, początek kwietnia, dawno nie widzieliście konkretnego kalendarza, żeby być pewnymi. Rozumiem. W Korinis, jako że jesteśmy blisko, w cudzysłowie, równika, to temperatury są w miarę stonowane. Zimy nie są aż takie zimne. Lata nie są aż takie gorące. Dobrze, Kendall, to co? Wygląda na to, że ruszamy.
Przynajmniej tak jeszcze muszę zahaczyć o stare obozy. Jasne, nie ma problemu. Ja pójdę z tobą. Nie będę szedł sam, bo to nie ma sensu iść samemu, bo jeszcze mnie coś zaatakuje po drodze. Czy my mamy szansę dzisiaj na wieczór dojść do obozu na Parknie? Czy już odjechał ten... Późny wieczór. Ten koń. Jeśli będziecie szli cały czas... Ja będę chciał tylko szybko podskoczyć do starego obozu. Chodźmy, żeby ten cały twój kolkalomu mówił, że to jest jakieś bardzo pilne, nie? Teraz jestem ciekaw, czy będziecie zrobić ten rytuał, czy nie. Oj, no ja bym bardzo chciał oczywiście. Natomiast nie wiem, no z tego co się orientuję, to ci magowie ognia pewnie by chcieli, żebyś ty przy tym był. Nie wiem, czy oni sami nie chcieliby przy tym być. Oj, no to na pewno. Jeszcze pozostaje kwestia nowego obozu, nie wiem co tam... guru. Może się okazać, że przyjdziemy, a tam wojna, także wiesz. No, albo pokój, nie wiadomo. Kor Angar nie wiadomo, co ustalił z ludźmi z nowego obozu. No, ale to się przekonamy, jak wrócę, bo pewnie już... Słuchaj, Albert, jak na razie... Stamtąd. Proszę? Wszyscy nas lubią. Tak trzeba żyć. W końcu zawsze przychodzi ten moment, kiedy ktoś przestanie cię lubić. Ale warto jest go opóźniać. No bo tak. W nowym obozie generalnie mnie lubią. A mnie to tolerują. W starym obozie mnie lubią, bo pomogłem z pełzaczami. No a w obozie na Parknie, no to wiadomo, że mnie lubią, no bo jestem świrem z sekty, jak to wy mówicie, prawda? Szkoda, że ten durny, biedny Arnold tego nie rozumiał. No ale... Trudno. Chodźmy. Niech mu ziemia lekką będzie. Ruszajmy w takim razie. No i faktycznie, zabieramy te pełzacze, bo to też tego się nie da za dużo trzymać, nie? Bo to będzie przeciekać, ty to niesiesz, nie? Mhm. Chce się, ja niosę te jaja. Idzie ktoś z nami, czy nie? Strażnicy też wychodzą. Ale którzy? Świątyni czy z starego obozu? Bo świątyni część też... świątynnych już wyruszyła wcześniej rano, jak jeszcze spaliście. Głównie ze starego obozu teraz razem z wami wychodzą i... możecie iść razem z nimi, możecie iść obok. Idziemy tak, żeby ich trochę nie denerwować, że muszą iść z nami koniecznie, ale w miarę tak, żeby ich ciągle mieć w zasięgu. Żeby jak wystąpił jakiś problem po drodze, można się łatwo do nich przykleić, nie? Więc jeszcze tak jakby nie unikamy, nie chowamy się przed nimi, jak będą chcieli na przykład, hej, chodźcie tu, rozmawiajcie z nami, to okej, okay, ale nie chcemy też się im narzucać. Wydaje mi się, że tak sobie idziemy trochę za nimi. Tak. Okej. Okay. Czy my idziemy szybko, więc jeśli oni na przykład idą bardzo powoli, to ich wyprzedzamy, wiesz o co chodzi. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli mają dobre tempo, to się ich w miarę trzymamy. Okej. Okay. Dobrze. W tej grupie idzie kilku strażników, których nie kojarzycie specjalnie. Idzie także Bulit, idzie także Skorpion. Z tych, których możecie kojarzyć. Wychodzicie... z kopalni wszyscy, oni tam się już pakowali, zbierali, mieli zbiórkę. U góry ich jest jakieś niecała dziesiątka. I opuszczacie razem fortyfikacje, drewniane fortyfikacje przy wejściu do kopalni. Jest deszczowy dzień. Deszcz jest ciepły na szczęście, więc koniec końców nie jest aż tak źle, ale szare niebo nad wami. A winda tak w ten płaszcz, żebyś nie zamokł. Tak, nie ma problemu. Ja to tam zawijam dokładnie, żeby te robaczki za dużo ciepła nie poczuły tam w środku, bo jeszcze się wyklują, nie daj śniący. No i ruszamy w takim razie. Idziecie lasem, więc deszcz także trochę mniej was dotyka. Ścieżką przez las, strażnicy rozmawiając robią całkiem sporo hałasu, więc zwierzęta też prawdopodobnie trzymają się od was w miarę z daleka, ale to jeszcze zobaczymy. Skorpion zagaduje. No. Kawał dobrej roboty. I weszliście w całkiem niebezpieczne miejsce. Oj tak, było tam bardzo niebezpiecznie. Ty nie byłeś... Ty... No tak, przecież to on zna... Ta królowa była tak wielka. To było największe bydle, jakie w życiu widziałem. Tak, już słyszałem. Nigdy nie widziałem niczego większego. Było tak olbrzymie. Ale tyle tam jaj było, tyle tych larw. Skorpion to był na początku spuścił na łobot na samym początku przybycia do kopalni? Nie. To... Aha, przy do kopalni? W ogóle nie do kopalni. Do Grudzie Doliny. Nie, to był Bulit i jego koledzy. Tak. Okay, dobra.
A teraz nas zagaduje. I też jest. Jest trochę dalej. Teraz nas zagaduje Skorpion, tak? Tak. Skorpion. Skorpion. Kendall, ty kojarzysz Skorpiona. Skorpion. Skorpion uczy, trenuje strażników. Trenuje w ich używaniu kuszy, trenuje ich w walce. To ja, zajmuje się. Dobra, to teraz jak to wiem, to Skorpion tak w ogóle. No bo to wiesz, z mojej perspektywy, przynajmniej mądrze koledzy, ale on przynajmniej ma te swoje czary mary, hokus pokus. No. Magię śniącego. Dla mnie to było tak, wiesz, na granicy moich możliwości. Mhm. Gdybyś mnie kiedyś, skoro już byliśmy razem na akcji, wiem, jestem cieniem, tym strażnikiem, wszyscy się tu bardzo przejmują tymi dystynkcjami, ale w wolnej chwili nie podszkoliłbyś mnie trochę, po pierwsze nauczmy się w ogóle trzymać tą kuszę, bo czasem tu zdarzają się takie sytuacje, że dobrze jest być w bezpiecznej odległości, a nie jestem w to najlepszy. Dobra, Oczywiście nie za darmo. Ja tak się uśmiecham w stronę Kendalla, przypominając sobie sytuację, jak uciekał przed łukiem Arnolda z kamieniem ogniskującym. Kendall, tak? Kendall. Dwie sprawy. Po pierwsze, szkole tylko strażników. Rozumiem, szanuję. Ale po drugie, czy ty myślisz, że po tym wszystkim Torus ci nie zaoferuje dołączenia do straży? Jestem taki szczerze zdziwiony, co ci Kendall. W sensie, to jest w ogóle możliwe? To się tak dzieje? Myślałem, że już jestem cieniem na całe życie do końca świata. To myślę, że skąd się biorą strażnicy? No w sumie. Część oczywiście była tam od początku, wtedy kiedy Starobus się formował. Jednak to rozciągle szuka dobrych ludzi, no i jeśli gdzie... Jak inaczej niż przeoczyłby taką okazję? Dałeś mi do myślenia, Skorpion, dzięki. Dzięki za tą informację. Będę przynajmniej przygotowany, kiedy mi to zaproponuje, a nie tak, że wiesz, rozdziawię gębę i nie będę wiedział o co chodzi. O, brawo Kendall. Awans się szykuje. Kto wie, może jak ja wrócę do obozu na bagnie, to mnie ma najmniej. To tak by się, jeśli za to ci nie da awansu, to naprawdę powinieneś przemyśleć swoje wybory życiowe. Bardzo bym się z tego cieszył, nie ukrywam. Natomiast w służbie śniącego nie chodzi o pozycję, tylko o wierne wypełnianie jego woli. Wiem. Ale chwilę, to jak to wygląda? To są cienie, potem są strażnicy, a potem są ci magnaci, tak? No, w odwrotnej kolejności ważności, ale tak. Tak, okay. Ale nie. Nie ma potem bycia magnatem. Magnaci nie rekrutują. A. Magnatem się jest, albo magnatem się nie jest. Ale zupełnie tak jak poza kolonią. Wszędzie niżej stary obóz to merytokracja. Jeśli jesteś lojalny i kompetentny, to znajdzie się dla ciebie miejsce w hierarchii. Im bardziej jesteś kompetentny, tym wyższe miejsce możesz sobie znaleźć. A z wyższym miejscem przychodzą profity. Towary ze świata zewnętrznego, komfort, no i oczywiście praca w doborowym towarzystwie. O, u nich też tam niby jest ta cała merytokracja, ale... Nie, u nas nie ma merytokracji. U nas się liczy kto jest bliżej, kto lepiej wypełnia wolę śniącego. A kto decyduje o tym, kto lepiej wypełnia wolę śniącego? Albo... Śniący oczywiście. Jasne. Za pośrednictwem swoich guru. O, widzisz. Dokładnie tak jest. Za pośrednictwem im wizji. No i oni decydują na podstawie tego, jak oceniają to, z kim bliżej jest śniący. Czyli pewne kompetencje, powiedzmy, duchowe. Słuchaj, już mieliśmy debatę teologiczną, ja nie mam zamiaru cię zbyt długo przekonywać, bo ja widzę, że ty jesteś zatwardziały w swojej ignorancji duchowej. Nie mam żadnej ignorancji duchowej, jestem pobożnym wyznawcą Inosa. Pobożnym wyznawcą Inosa. Mija kilka godzin, dwie godziny. Wychodzicie z lasu. Przy moście, za którym już rozciąga się, widać na horyzoncie stary obóz. Dość bliskim horyzoncie tak naprawdę. Przychodzicie most, pozdrawiając strażników po drodze, brama i wnętrze. Oddychacie z ulgą, kiedy już słyszycie znowu cywilizację. Będąc w bezpiecznym miejscu, otoczeni przez łóżka, ogniska, piekące się jedzenie, zapach mięs, ludzi pijących, relaksujących się, to głównie teraz cienie, strażnicy i tak dalej, kopacze pracują na to wszystko w kopalni.
Ja chcę przejść w miarę sprawnie, dostarczy się list, bo faktycznie chcemy na nas dotrzeć tego obozu na bagnie. Już mam takie, chętnie tu został już nie szedł tego obozu na bagnie, ale wiem, że chciałem się wywiązać z tego, czego chce Koristo i dopiąć tego wszystkiego. I Korkalom ma mi dać recepturę, bo przecież o to się to wszystko, on już dał to recepturę, już naprawdę już tyle razy tam byliśmy. Ja ją zaniosłem już Koristo. Tak, było tak, że on ci ją dał, tak, ja pamiętam. Teraz Koristo kazał mnie obserwować to i po prostu wziąć w rytuale, teraz już jest endgame, więc... Tak było. Tym bardziej stwierdzam, że ten rytuał może być w każdej chwili, jestem taki na zasadzie... Okej. Przechodzę przez ten obóz, witam się tam z kimś, kto się ze mną wita, idę do zamku zostawić list. Okej. No więc przecinacie zewnętrzny pierścień, brama zamkowa, Torus spogląda na was, stojąc w bramie z innymi strażnikami. Dobra robota. A dzięki, Torus, dzięki. Mam list do magnatu z raportem. Jasne. Ja tu poczekam. Poczekaj. Idę, szukam pierwszego, lepszego, ale magnata. W sensie, że chcę dać do rąk własnych, nie chcę między nimi już robić dystynkcji, nie dostałem takiej instrukcji, więc nie będę kombinował. Pierwszy, którym wiem, że jest magnatem, wchodzę tam do zamku rozglądam, nie chcę nikogo nawoływać, jej magnaci, po prostu... Jasne. Idę magnaci... ostrożnie. Widzisz, że ćwiczą. Mhm. Ćwiczy Gomez razem ze swoim ochroniarzem, z blizną. Mhm. Gdzieś na placu, to zdarza się. Inni strażnicy, trzymają się obok, tak jak magnaci, to magnaci. Więc walczą na miecze. Ale z magnatów jest tylko Gomez i ten jego strażnik, a reszta to są strażnicy? Magnaci to są, czy tak, Gomez jest magnatem. Magnatem są jego ochroniarze, blizna i Arto. Aha, okej. Okay. Magnatem jest Kruk. Mhm. I magnatem jest Bartolo, który jest lokajem. O. I to jest koniec. To jest pięciu magnatów i... Okej. Okay. Więc ja stwierdzam, że to jest jakby dobry moment, żeby względnie niskim ryzykiem się pokazać. Więc zbliżam się tam. Kiedy jest taki moment, na który czekam cierpliwie, że Gomez bierze oddech, albo nie jest to bycie w trakcie ciosu, to jest denerwujące, albo to się wścieknie. Tylko jest taki moment, że na przykład mają przerwę między jakimiś rundami, wymianą ciosów i tak dalej. To mówię, panie, można na słówko? Gomez odwraca się powoli i zanim odpowiada, to przez chwilę w ciszy odpatrzy na ciebie, od stóp do głów. Czego? Mam list z raportem z kopalni. Poproszono mnie, bym przekazał go magnatom. Dawaj go tutaj. Podaję mu list. Pozwolisz, panie, że wrócę do swoich obowiązków. Poczekaj tutaj. To czekam. Czyta. Spatrzę ciebie jeszcze raz. No, nieźle. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, pani, nie wiem, co tam jest, ale dziękuję. Ty jesteś, jak masz na imię? Kendall. A, to ty. Zanieś ten list do Kruka. Oddaję ci go. Kłaniam się i szukam Kruka. Kruk jest w siedzibie magnatów. Po dopytaniu się znajdujesz go w pomieszczeniu. Pukasz do drzwi. Jasne. On tam zaprasza się do wejścia. Drzwi otwierają się. Ciężkie okute drzwi otwierają się ze skrzypnięciem. W tym małym, dobrze oświetlonym świecami pomieszczeniu, wśród zwierzęcych skór, łóżek, szafek, stół z dokumentami, przy stole stoi Kruk w swoim zdobionym, luksusowym pancerzu, ubraniu magnata. Przegląda dokumenty. Na stole przy nim stoi kielich z winem, talerz z jedzeniem. A witam. Wracam z kopalni i ja... A, tak. Wszystko już wiem. Masz dla mnie list. Tak jest. Dobrze. Otwiera, przygląda. On wertuje bardzo szybko. Aha,
Wszystko się zgadza. Dobrze. Kawał dobrej roboty. Stary obóz ma wobec ciebie dług wdzięczności. Oczywiście także wobec swoich strażników. Jednak Ian ma o tobie bardzo pochlebne zdanie. Nie omieszka o tym wspomnieć w liście. Bardzo mnie to cieszy, panie. Starałem się, jak to mówią, wykazać inicjatywą w słusznej sprawie. Skoro już tu jesteśmy, może powiesz mi przy okazji, co takiego dzieje się u Magów Ognia? Słyszałem, że ostatnio często tam bywasz i sporo rozmawiasz z Magami Ognia. To prawda, z Magami Ognia za dużo powiedziane, panie, głównie z Korista, których, no powiem bez ogródek, chcę, żebym miał oko na rytuał na Baknia. W związku z tym, że jestem dość zaprzyjaźniony z jednym z tych nowicjuszy, Albertem, nie będzie pan kojarzył, to tolerują mnie tam. I przy okazji tego wyczyszczenia tunelu teraz udało się pozyskać dla nich jeszcze trochę jakichś jaj, czy tam małych pozaczy, te ich alchemiczne rzeczy. Co też sprawia, że mam pewien sposób do bycia tam bez wzbudzania nadmiernych podejrzeń na magowie, przynajmniej sam Koristo, reszta to nie wiem, są bardzo zainteresowani tym, czy w ogóle sekciarze potrafią faktycznie czarować. Potrafią, to nie ma wątpliwości, magowie ognia to wiedzą, ale jak głęboko ta ich magia sięga i przede wszystkim o co chodzi z tym rytuałem. Wydaje się, że oni traktują to poważnie, znaczy magowie ognia ten rytuał i spodziewają się, że on może wypalić i chcą, żebym go obserwował. I Koristo z tym mnie raz po raz tam wysyła, prosi o postępy, jakieś raporty, ja za wiele z tej magii wyrozumieć nie umiem, podpytam to tego Alberta, to sobie poglądam. O to chodzi. Kruk podnosi kielich, pociąga łyk wina, gładzi się po swojej bardzo precyzyjnie przystrzyżonej brodzie. Interesujące. I rytuał, z tego co rozumiem, już niebawem. Z tego co mi wiadomo, są do niego właściwie gotowi. Potrzebowali jedynie wzmocnić jakąś swoją magiczną miksturę, która ma w tym rytuale pomóc. Źródłem jej miał być jad pełzaczy, ale cały czas był nieodpowiedni. Dobrze, dobrze, rozumiem. Możliwe, że jeśli ten jest odpowiedni, to rytuał będzie lada chwila, tak. Dobrze. Pilnuj obozu na bagnie. Bacz dobrze na to, jak będzie wyglądał rytuał. Dowiedz się tyle, ile możesz i zdaj mi raport. Tak jest, panie. Najlepiej zdaj raport najpierw mi, a potem dopiero Koristo. Dobrze, panie. Dobrze. Wkłaniam się, wychodzę. A, poczekaj jeszcze chwilę. Masz tutaj za swoją ofiarną służbę staremu obozowi. I wręczę ci sakiewkę. Kłaniam się odrobinę niżej. Dziękuję, panie. Bardzo doceniam. Nie przeliczam jej przy nim, ale nie mogę się doczekać, kiedy przeliczę. I wychodzę do Alberta i jak tylko przychodzimy za winkel, to zaczynam przeliczać. 200 burek luty jest w sakiewce. W międzyczasie Albert, jak się to wszystko dzieje, to Albert stoi na zewnątrz i panuje między nim a Torusem bardzo niezręczna cisza. Coś długo to trwa. Albert ma takie flashbacki z tego, jak Torus rzuca te zbroje na tej arenie. I tak nie patrzy się na niego, tak kopie coś tam w ziemię, kamyka, kopie, odchodzi, coś tam trochę idzie. Co się tutaj tak kręcisz? No, czekam na znajomego. No Kendall wszedł tam przed chwilą. Był tu ze mną. Wtedy wychodzę. Ratując się od tego. Tak, ale jeszcze w międzyczasie w ogóle ściągają zwłoki Arnolda. O! Arnold, zwłoki już wyglądały źle. Sine, dociążone do dołu, tak jest napuchnięty w dół, grube stopy. One tam przy bramie gdzieś. Tak, były podwieszone za ręce przy bramie. Czy ja sobie mogę wziąć talię przedmiotów, zakładając, że czasem kręcę się po targowisku, więc akurat nie muszę teraz tego być fizycznie, a chciałem sobie jakby trochę poprzeglądać możliwości różne. Chodzi mi o takie rzeczy, które Kendall może kojarzyć z targowiska i sobie przywołać przed oczami w takich chwili. Czy to wszystko jest? Tu są chyba wszystko jest legitne. Nie mówię, że wszystko jest, jasne, czy wymaga potwierdzenia, ale... Jasne, nie, chcę tak ogólnie się rozejrzeć w cenach, bo od pewnego czasu się nie interesowałem tematem.
tak. I jeszcze ciebie ewentualnie może to interesować. Mhm. Zdejmują, więc... akurat jak jesteśmy, to zdejmują te zwłoki, tak? Tak. Widzę to jakby. Tak, podchodzą na drewniane schodki, drabinkę podsuniętą, odwiązują linę. Ja tak... To ciało spada. Ja tam podchodzę, nie na tyle, żeby... Jakby nie chcę bezpośrednio... Brzydzi mnie to ciało, więc nie chcę tam bezpośrednio w jego pobliże. Ale tak krzyczę do tych, kto to tam zdejmuje, jacyś cienie, czy kto? Jeden strażnik i dwóch cieni. Okej. Co z nim zrobicie teraz? No, chyba pogrzebiemy, ale cuchnie. A gdzie? Dość już tego pokazywania, no poza obozem. Zakopiemy go gdzieś po prostu. Gdzie tu się w ogóle grzebie ludzi? Na pewno ktoś już umarł. No zdarza im się umierać, tak. Jest jedno, jest mniej oficjalne cmentarzysko za obozem, gdzie grzebiemy, ale szkodnika to nie wypada chyba grzebać z naszymi. Rozumiem. Gdzieś go... A patrzcie go! Jeden z cieni ściąga z jego szyi amulet. A to sukinsyn. Szukałem tego amuletu. No oczywiście, kto go ma? Złodziej z nowego obozu. Pff. Skubany. Co? A ty się z nim zadawałeś, i pamiętam cię. A tak, no mieliśmy jakoś tam relację, powiedzmy, koleżeńską. Nie powiedziałbym, żebyśmy się jakoś szczególnie lubili, ale zdarzyło nam się pójść tu, to tam. Tu coś przynieść, tu coś zanieść, tu spróbować zabić szkodniki, w sensie nie szkodniki, tylko pełzacze. No. Ale niestety podjął pewne złe decyzje w życiu i... Ostrożnie z takimi decyzjami, z takimi znajomościami. Nie można im ufać. Macha amuletem i odchodzi. Chyba faktycznie nie można. Może być moment, kiedy Kendall wychodzi na zewnątrz. Strażnik z cieniem biorą to ciało. Nie, oni przynoszą, idą po jakiś worek, żeby do tego worka zapakować to ciało na czas niesienia. Ja widząc to, tam stałem się jakby... Ale pochowacie go, co? Człowiek to człowiek, nie? No, zakupiemy go, tak. Ale z dala od naszych. Dobra, Albert. Sprawy załatwione, raporty zdane, ruszajmy. Ruszajmy. A co tak pytasz? Chcesz uczestniczyć w pogrzebie? Nie mam czasu. No ale... Nie powiem, był długniem, ale znałem go na początku i... Uważajcie sobie, co chcecie, ale zawsze jest trochę żal, jak ktoś kogoś się znało. No to może pomożesz go nieść. A będziesz kopać. Mamy robotę, przyjaciele. Naprawdę. Widzisz, tak to jest, jak jest się z nowego obozu. Potem nic ci nawet nie chce grobu wykopać. Dobra. Ja mam pytanie, zupełnie nie dotyczące pogrzebu Arnolda. Czy jeśli mam strój cienia, to czy muszę zapłacić pełną... patrzę na tak zwany popularny munchkinizm. Zbroja cienia wygląda jak coś nałożonego na strój cienia. Czy muszę zapłacić pełne 600, czy na przykład to są akcesoria do stroju cienia i nie trzeba zapłacić pełnego 600? Musisz zapłacić pełne 600. Okay. Ty cwaniaku. Chociaż możemy się umówić, dobra, że połowa... Tylko jak oddajesz poprzedni strój, no to połowa poprzedniej ceny. Nie, ja jeszcze to przemyślę, bo jeszcze jeśli faktycznie Kandel, z strażnikami to nie jest bullshit, to jeszcze za chwilę mogę coś dostać. Ja wiem, że ja to dostałem za darmo, ale czym się różni zbroja nowicjusza od lekkiej zbroi nowicjusza? Dosłownie tym, że ma nałożony shoulder pad. No jakby... Kanon. Także nie, na razie jakby... Myślę, Kendall sobie myśli w głowie, co będzie przydał kupić, ale na razie jeszcze nic nie kupuje. Idziemy do nowego obozu, nie? Znaczy do obozu na Magnie, chodźmy tam. Zagładzimy po tych obozach, że już mi się wszystko myli. Chodźmy, będziemy na noc. Dobrze. Arnolda wynoszą. Jeszcze jakiś kopacz podchodzi też pomóc, dołącza się i wynoszą go za bramy, ale to jest ta brama, która was nie interesuje, bo wychodzicie północną. I dobrze, no to godzina jest coś koło 16:00-17:00, więc jeszcze jest jasno,
Słońce już zniża się powoli, ale jeszcze oświeca wszystko dość dobrze. Chmury się trochę rozproszyły. Nie pada. Wyruszacie, no to rzut na podróżowanie. Jak wam ta podróż przebiegnie? To ma więcej. Ja mam 5, a ty? No ja mam mniej. Ja jest mam 1 tylko. Czy to jest plus percepcja? Podróżowanie plus percepcja, tak? Tak. Ewentualnie umysł, jeśli już znasz trasy. No to chyba znam, no to mam więcej, to wolę umysł. Czyli okay. Mam 5 plus 5, czyli mam plus 10. Dzień, więc nie ma kar, masz mapę, więc możesz mieć plus 5 za mapę. Czyli mam plus 15. Tak, ale trudność, aha, trudność idzie się ścieżką, lasem, no to minus 5 za trudność. Czyli 10, czyli mam plus 10. 9 plus 8 plus 10. 28. Czyli... Teleportowanie. Czyli bezproblemowa trasa. Bezproblemowa trasa, nawet ewentualnie... Nie, możemy zrobić, że po prostu poszło szybko. Poszło bardzo szybko, sprawny marsz. Depnęliśmy trochę. Tak, przyszliście ścieżkami, nie klucząc wokół lasu, tylko właśnie ścieżkami tam, gdzie dzisiaj najszybciej, jednocześnie nie wpadając na nic niebezpiecznego. Więc jakieś 3-4 godziny później, w zasadzie jeszcze wieczorem, braliście pod uwagę, że może będziecie na noc. Jeszcze wieczorem, no, obóz kładzie się spać, ale jeszcze się nie położył spać. Docieracie do niego. Jest właśnie, rozpalają się te niebieskie pochodnie z magiczną rudą. Coraz lepiej się w to robimy, co? Dokładnie, coraz lepsi. Przynajmniej na tej trasie, bo tam do nowego obozu to różnie bywa. Dobra, ale... pochwal się swojemu maestro. Tak, idziemy. Chemikowi. Sam jestem ciekawy, jak zareaguje. Wchodzimy do Korka. Ja też będę chciał tego oglądać. Ja dumny idę przodem, dumny nie, idę ja przodem. Ja trzymam z tyłu, zostaję przy drzwiach w ogóle, nie chcę się tam. Korkalomie? No, to ty. Tak, już słyszałem, że masz coś dla mnie. Jaja pełzaczy. Zdejmuję torbę, otwieram. Jaja pełzaczy. Łapczywie chwyta je. Doskonale. Tam chyba były 3, o ile dobrze pamiętam. O, coś jeszcze w tak, środku się rusza. Doskonale. Bierze te 2 pod ręce. Wziąłem je prosto od, prosto od królowej. Prosto z leża królowej pełzaczy. Prosto z leża królowej. Wielkie bydle. Największy pełzacz, jakiego widziałem. On już nie patrzy na ciebie, bo kładzie te jaja na stole i zaczyna pracować. Zaczyna wyciąga jakieś rozpuszczalniki, preparaty, jakieś rozkłada noże różnego rodzaju. Tak, interesujące. Bierze jakąś piłę, przykłada. Korkalomie, czy mogę jakoś pomóc? A, tak. Tak. Tak, będziesz potrzebny już niebawem. I pogadaj z Kane'em, on znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Dobra, dobra, no to Kane, o ile pamiętam, to był pomocnik Korkalo. Tak. Dobrze pamiętam. No to idę, Kane jest gdzieś w namiocie, czy... Tak, z blady, podkrążone oczy. Jasne. Oh, Kane, widzę... Cześć, Albert. Cześć, Kane, widzę, że dużo nie... intensywnie pracowaliście. Tak, bierzmy się do roboty. Mam dla ciebie dobrą wiadomość, trud prawdopodobnie już wkrótce będzie skończony. Przyniosłem jaja pełzacza, a jak ci opowiem, co się wydarzyło w tej starej kopalni, to ci szczęka opadnie do samej ziemi. Naprawdę, co ja tam widziałem, straszne rzeczy, ale to opowiem ci podczas pracy. Jak Korkalom nie przejmuje się Kendall Tobą w ogóle. Kane zwraca uwagę, że tu jesteś, ale ja mam lekko zabiera się. Zabiera się do pracy. No to ja też się zabieram do pracy i podczas pracy tam Kane'owi opowiadam, że weszliśmy tam w ogóle pełno, ja rzucam czary. Ja co jakiś czas, póki jeszcze mi się nie chce spać, to się tak wychodzę się co jakiś czas przejść, no bo to co oni robią, chcę tylko znać efekt, więc co jakiś czas tam zaglądam, ale robię sobie przerwę i weź tam przejść po obozie. Trochę patrzę, czy jest jakieś większe poruszenie, czy się rozchodzi jakaś informacja, że rytuał tuż, czy oni tak aż tak nie przeżywają, że to już zaraz, w sensie tak się staram być w miarę taki czujny na ogólną atmosferę. Ale tak co kwadrans wracam tam zaglądam, ale tak widzę, że się nikomu nie przyjmuje za bardzo. Tak sobie to... Jasne. W obozie na razie są głównie plotki. Bo rozeszło się już od strażników świątynnych, którzy opowiadali o tym, co się wydarzyło w kopalni. Więc się rozeszło. I są plotki. Co tam, że może niebawem, może Korkalom pracuje teraz i tak dalej, ale nikt nic nie wie ostatecznie. A wy pracujecie. To rzuć na alchemię. Ja, dobra, to najpierw rzucę, a potem tam, bo mam fabularną rzecz. Plus... Tam jest też, był chyba przyrządzanie mikstury z wydzieliny pełzaczy. Mm-hmm. Ono było chyba na minus 10, tak?
Tak. I jeszcze się nie udało ani razu. Tak, jeszcze się nie udało ani razu. Natomiast to jest tak, plus umysłu i plus alchemii, czyli to jest plus 6, minus 10, czyli minus 4. Tak. I rzucamy. I to jest 9 plus 2, minus 4. Czyli to jest 7. 7. 7 to jest porażka, z tego co pamiętam. Oczywiście, że tak, jakżeby inaczej. Więc... dobrze, więc Albert pracuje. Pracujecie całą noc. Ja mówię do... tam podczas pracy mówię do Kane'a: ej Kane, a wiesz może, czy Kor Angar wrócił już z nowego obozu? Nie wiem, ja rzadko wychodzę z tego namiotu. Rozumiem, biedaku. Żyję tylko pracą. Dobrze, rozumiem. Pracuję dalej. Poza pracą, ku chwale śniącego. Ku chwale śniącego, zbudź się. Zbudź się, Kain, zbudź się. Tak, zbudź się. Ja już nie potrzebuję snu. Kor Kalom wyleczył mnie z potrzeby snu. Rozumiem. Nie ma, wiem, że nie ma w religii śniącego gestu żegnania się, ale jakby był to, Albert by to zrobił w tym momencie, ale w obronie przed Kor Kalomem. Nie bój się, Kor Kalom już niebawem też pewnie da ci tę łaskę. Są specyfiki, które potrafią robić rzeczy, o których się magom nie śniło. Pracujmy dalej, dobrze? Ucinam temat. I pracujemy dalej. Opus na bagnie kładzie się do snu. Ja też gdzieś tam. Miałem ten jakieś gościnne miejsce, było coś takiego, nie? Gdzie... Tak, gdzie siennik, na którym jak się kładziesz, to nikt nie protestuje. Tak właśnie robię. Dobrze. Mija noc. Albert, ty kończysz dziś pracę w środku nocy. No tobie jeszcze jest to zmęczenie z poprzedniego dnia. Mm-hmm. Więc nie dałeś rady pracować całą noc. Łaska Kane'a jeszcze nie dostąpiłeś. Ale nie, idę. Ale jest już, jak kończę w środku nocy, to idę spać, bo no to nie okay. Ma co. No to też w końcu jest ranek. Mm-hmm. Jesteś na imacie Kor Kaloma. Mm-hmm. Czeka nas dużo pracy. Tak, tak. Te jaja to było dokładnie to. Dokładnie to, na co śniący pokazał w swojej wizji. To jest to, czego potrzebujemy. To jesteśmy w stanie wzmocnić miksturę z wydziny pełzaczy. Ja tak podczas jego monologu delikatnie się wymykam na śniadanie. Nie, czekaj, Albert, będziesz potrzebny. Ale ja jestem głodny. Na jedzenie przyjdzie czas, ale teraz powiem wam, co musimy zrobić. Słuchajcie, widzicie te skrzynie z... I są skrzynie z miksturą wydzieliny, która była przyrządzana przez ostatnie tygodnie. Musimy teraz przerobić to wszystko razem z ekstraktem. Niewielka ilość będzie potrzebna per butelkę, myślę, że damy radę. To wszystko musimy przerobić tak, żeby starczyło dla całego bractwa plus trochę zapasu. Więc czeka nas... No, jeśli nie będziecie się lenić, myślę, że uwiniemy się w jakieś... 3 dni? Może, no chyba, że potrzebujecie snu i będziecie słabi, to może 4. Rozumiem, Kor Kalomie, a mogę iść coś zjeść? Tak, dobrze, a ja może przyrządzę też dla ciebie miksturę, która pozbawia człowieka potrzeby snu. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba. Ja sobie nie poradzę. Nie chodzi o to, czy trzeba, chodzi o to, co możesz zrobić dla chwały śniącego. Tak. Albercie, czy nie jesteś gotów na poświęcenie, którego śniący żąda od ciebie? Ja myślę, że wchodzę właśnie do tego namiotu, żeby zobaczyć co z Albertem i kiedy słyszę kawałek tej rozmowy, mówię: pozwaj, Kor Kalomie, ten człowiek przyniósł ci z narażeniem życia, widocznie kierowany przez tego waszego śniącego, z którego w tobie życie, coś, czego ci brakowało, coś, czego nie umiałeś sam znaleźć, coś, czego nawet nie przewidywałeś. I jedyne, co masz dla niego w podzięce, to, że nie pozwalasz mu nawet odrobinę zjeść. Może mieć 5 takich pomocników jak on i tak jest nieutalentowany do alchemii, za to jest bohaterem. Kim jest ten heretyk, który tutaj... To jest to Kendall. On mi pomógł zrobić te jaja, między innymi. I on jest ze starego obozu, ale on jest w porządku. Słuchaj, głupcze, czy ty nie rozumiesz, że to wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia, kiedy śniący przebudzi się i wskaże nam drogę ku wolności? Zobaczymy, kogo wtedy puści przodem. Zobaczymy. Jego czy ciebie?
Ja podczas tej rozmowy się wymykam. Na pewno nie ciebie. A, to na pewno. Ja już będę dawno siedział po prawicy i nosa. Ha! I wychodzę z tego namiotu. Ja już mam nadzieję, że zdążyłem wyjść. Że Korkalon był tak... krzyczeniem na Kendala zaoferowany, że tak. Dałem radę. Dobrze, więc idę zjeść jakiś przydział i przy śniadaniu się rozpytuję. Pytam się... Jasny gulasz, czy... ziołowy gulasz ziołowy z mięsa gulasz kwiecińców. Pycha. Delicje. Rozpytuję się wśród innych nowicjuszy, czy ktoś nie wie, czy Koranger nie wrócił przypadkiem z nowego obozu i jak wygląda sytuacja z tym... Wiedzą, wrócił. Tak? I wiadomo coś, czy...? Nawet nie wiedzą, o co pytasz. A. No dobrze. No to... Ale posłuchajcie, co mi się przydarzyło. I opowiadam całą historię o walce z królową pełzaczy i o przedzieraniu się przez starą kopalnię i o dzielnym dorwaniu się do jaj pełzaczy. Wszystko bardzo gestykulując i tak retorycznie podkręcając, że tak powiem. Ja jeszcze rozglądam, czy nie ma gdzieś jakiś... Bo zakładam, że jeżeli... A w sumie to było bardziej jakby o nieagresji. To chętnie bym się dowiedział, co z tym Korangarem, ale nie mam za bardzo pomysłu na razie jak, więc po prostu siedzę też i tam... Siedzę gdzieś na uboczu. Staram się co za mocno robić w tej sytuacji. Czy to tkwić dalej przez te 3 dni, co słyszałem, no, ale będą 3 dni robić tę historię. Była na tym sienniku, kwestia jedynek bawała przed tym dnie. Trochę nie mam pomysłu, więc na razie sobie pozwalam nie mieć tego pomysłu, jem śniadanie i okay. Słucham, o czym tam rozmawiają. Jasne, chociaż no pytanie do was, co robicie po śniadaniu. Korangar jest w obozie, większość stałych bywalców jest w obozie, strażnicy świątyni też teraz w dużej mierze wracają. Taka już ilość ich nie jest w starej kopalni, więc teraz te zmiany będą wracać i... Nie, to ja idę... No wszyscy, w zasadzie wszyscy już, powoli rozchodzi się informacja, że szykujemy rytuał, więc wszyscy wracają do obozu. No nie, no to ja idę do Korkaloma, w takim razie wracam i pracuję. Próbuję jakoś odrzucić jego propozycję napojenia mnie magicznym monsterem. I po prostu pracuję dalej nad tą miksturą, tak? Bagienny monster. Bagienny Możesz monster. Grać w Gothica przez 72 godziny bez przerwy. No, może byś skończył jednym ciągiem. Dobrze. Albert pracuje. Kendall, spędzasz czas w obozie? Ja spędzam czas w obozie. Trochę jestem taki uczulony na te... Na to, czy oni się faktycznie tego rytuału szykują, czy się pojawiają jakieś obowiązki, które im się na przykład szukają jakichś patternów typu, że czekali z czymś, a może teraz zaczynają to przygotować, nie wiem, każdy sobie różne rzeczy wyobraża, stawiają namiot może na przykład, albo czy na przykład zbierają się i odmawiają jakieś modły na placu, takie rzeczy, nie wiem czego się spodziewać, więc trochę obserwuję wszystko, co wygląda na jakieś takie świąteczne ożywienie. I postanawiam, że ten dzień spędzę w obozie na Paknie i będę obserwował. Jak dostanę szału z nudów, to zobaczę w następny, czy nie zmienię swojego planu, ale na razie zostaję. Okej. Okay. Dobrze, więc zostajesz. Na razie pierwszy dzień jest taki. Pierwszy dzień jest taki, że ludzie się schodzą. Zwracają strażnicy świątyni. No, nikt nie chce przeoczyć rytuału, a już wiadomo, że będzie. Więc żaden strażnik nie będzie wtedy w kopalni. Posłano też po emisariuszy do nowego obozu i do starego obozu, tych balów, którzy tam chodzili głosić słowo świącego i szukać rekrutów. To też do nich posłano i mają wrócić dzisiaj. Okej, okay, ja kiedy widzę to, bo to przepraszam, że powiem, ale kiedy sobie uświadamiam, że oni wszyscy już naprawdę się szykują na serio, a jednocześnie mam to skojarzenie, że 3-4 dni, że wszyscy mają to wziąć, to podejmuję decyzję. Idę do Alberta i mówię, słuchaj Albert, to jest jeszcze to tego samego dnia, żeby na wieczór być w starym obozie, o to mi chodzi. Idę do starego obozu, ale będę tu niedługo z powrotem. Będziesz ty tak robił 3-4 dni, nie chcę się tu bez sensu kręcić, może zajdzie do jakiegoś robota. Dobra, nie ma problemu. Idź. Nie daj się tu zarypać na śmierć, tym uwagę. Tak, ja to tłuczę tłuczkiem. Jeszcze dać raport, który mówi, za 3-4 dni będzie rytuał. Jeśli chcecie kogoś wysłać do obserwowania innego niż ja, to zapraszam serdecznie. Plus powiedzieć, że wrócił Korangar z misji w nowym obozie, o której nie mam jak się dowiedzieć, co się stało, ale informuję. Okej. Okay. Tyle. Więc ruszam. Dobra. To ty rzuć już na podróżowanie. Takie same modyfikatory, czyli... Tak, no dzień mapa. Czyli plus 10 łącznie. 20. Czyli też spokojnie docierasz w dobrym czasie.
chyba że masz ochotę pozwiedzać i właśnie poszukać jakichś problemów czy czegoś. Nie, nie chcę szukać problemów, czuję, że tutaj że jakby moje zadanie dobiega końca powoli, chcę je dobrze wykonać. Do namiotu Korkaloma wchodzi jakiś nowicjusz. Mhm. Albert, nowicjusz Albert? Tak, tak, to ja. Jaśnie oświecony Iberion wzywa cię do świątyni. O, oczywiście, już pędzę. No i ja rzucam wszystko, co robiłem i pędzę do świątyni, do jaśnie oświeconego Iberiona. Dobrze, Korkalom coś pomrucza pod nosem, widzę, że rzucasz pracę, no ale jednak jaśnie oświecony Iberion. Schodzisz po drabinie, biegniesz tymi ścieżkami wokół chat na palach drewnianych. Wybiegasz na dziedziniec świątyni, wielki kamienny, docierasz do wielkich schodów. Strażnicy świątyni pilnujący jej schodów i wejścia przepuszczają cię. Już tu byłeś, więc tak, miejsce poznajesz, ale ciągle wydaje się dość egzotyczne. Jakieś pradawne, dziwne, niezrozumiałe dla ciebie malowidła na ścianach. Wewnątrz oświetlone pochodniami. Pomalowane w kolory, jakiś czerwień, niebieski, żółty, złoty, różne sceny, nieczytelne pismo i coś w rodzaju ołtarza oraz Iberion, który już siedzi, ma zamknięte oczy, jest wachlowany przez niewolnicę, ale otwiera oczy, kiedy wchodzisz. Ja się skłaniam. Jaśnie oświecony, wzywałeś mnie. Tak, wzywałem. Ty jesteś tym nowicjuszem, którego Korkalom wysłał do starej kopalni. Owszem, to ja. Łaska śniącego ci sprzyja. Doszły mnie wieści o twoich dokonaniach. Jestem zaszczycony, jaśnie oświecony. Bądź zaszczycony chwałą śniącego. I tym, że spojrzał na ciebie, nie odniósłbyś takich sukcesów, gdyby nie prowadzenie śniącego. Oczywiście, jaśnie oświecony. Wizje nie myliły się. Wiedziałem, dlatego że śniący powiedział mi, kogo wysłać do tych wszystkich misji. Powiedz mi więc, skąd przybywasz? Kim byłeś, zanim trafiłeś tutaj i zostałeś skazańcem? Byłem uczniem alchemika, mojego wuja, który przyuczał mnie do zawodu. Nie byłem zbyt dobry w tym fachu, ale nie miałem za bardzo nic innego do roboty. Potem, widocznie śniący tak chciał, przez przypadek wysadziłem w powietrze karczmę. I tak właśnie tu trafiłem. W jaki sposób dołączyłeś do bractwa? Albo inaczej, co sprawiło, że wybrałeś bractwo? Ze wszystkich obozów w Górniczej Dolinie. W starym obozie szybko zorientowałem się, że nie tam jest moje miejsce. Wydawało mi się to miejsce przepełnione jakimiś dziwnymi intrygami, w ogóle niepotrzebnymi knowaniami, pięciem się po plecach innych. Do nowego obozu nawet nie zawitałem. Najwidoczniej śniący tak mnie prowadził. Gdy trafiłem tutaj, do obozu na bagnie, w końcu poczułem, że jestem wśród swoich. Poczułem, że tu nie liczy się to wszystko tak naprawdę, co przynieśliśmy z zewnątrz, ze świata poza kolonią. Nie liczy się to, kto jak bardzo był sprytny i kto jak dobrze potrafi sobie wywalczyć drogę w jakichś dziwnych, wydumanych hierarchiach. Liczy się tylko to, kogo oświeca łaska śniącego. I dlatego właśnie tutaj jestem. Kim dla ciebie jest śniący? Bytem, który prowadzi mnie przez życie w tym momencie i prawdopodobnie prowadził przez wiele wcześniejszych lat, chociaż nie zdawałem sobie z tego sprawy. W jaki sposób śniący cię prowadzi?
wpływa na to, kogo napotykam na swojej drodze, gdzie trafiam. Można powiedzieć, że kieruję moimi ścieżkami. Czy masz wizję od śniącego? Zdarzało mi się we śnie. Jedną, może dwie. Nie było tego dużo, ale były bardzo wyraźne i... Mam wrażenie... Jakie to były wizje? Chrapanie. Dźwięk spania dochodzący gdzieś stąd, z tych jaskini. Pod świątynią. Bicie serca. Ewidentna chęć obudzenia się. Obecność. Ale nie przebudzona. Dobrze. Już wiem. Już wszystko wiem. Udaj się do Bala Kadara. Oczywiście. On już będzie wszystko wiedział. Dziękuję, o jaśnie oświecony. Czy mogę odejść? Tak. Możesz odejść. Dziękuję, jaśnie oświecony. Zbudź się. Zbudź się. I odchodzę. Idę w kierunku Bala Kadara. To ty jesteś tym, którego trzeba zużyć w ofierze. Przewidzianym, przepowiedzianym przez wszystkie proroctwa. Tak. Idę do Bala Kadara. Dobrze. Kendall. No ja kiedy przybyłem do starego obozu, to ja już Kendall jakby nie zwleka, bo mam takie poczucie, że to się ciągnie i już go to mnuży. Ale to jest ciekawe, jak to się wszystko skończy, więc idę. Idę najpierw, przed chwilą się zwaham, kiedy stoję na dziedzińcu, to już Torus nie przepuszcza. Torus cię przepuszcza. I kiedy stoję na tym dziedzińcu, czy do świątyni, czy do tego zamku magnatów, to się przez chwilę waham, ale potem przypomnę, jaki noszę uniform. I idę najpierw do kółka. Ale zagaduje się Skorpion, który na placu ćwiczy strażników. Kendall. Tak. No jak? Na razie nijak. Jak to na razie nijak? No dziękują mi tutaj ważni ludzie, co ja szczerze doceniam. Dostałem nawet coś nagród, premii. Za co jestem bardzo wdzięczny. No ale robota jaka jest, taka była i nie narzekam. Właśnie byłem w obozie na bagnie. Idę z Torus nic ci nie mówił? Póki co nic. Dziwne. Mógłbym przysiąc, że złożę ci propozycję dołączenia do straży. Wkładam tylko ręce na zasadzie, to są wasze sprawy strażników. Nie chcę wyjść na kogoś takiego roszczeniowego względem niego. To jestem zaskoczony, o co tu chodzi, ale jestem taki na zasadzie. No nie wiem. No nic, powodzenia. Dzięki. No i co, idę najpierw do kółka jednak. Tak. Dobrze. Znajdujesz go w siedzibie magnatów. Chwilowo siedzą wszyscy. Przy stołach. Ja staję w progu. Witajcie. Chciałem złożyć raport Krukowi zgodnie z ustaleniami. I czekam na reakcję. Gomez spojrzał tylko na ciebie, po czym odwrócił wzrok i rozmawia dalej z Arto. Kruk na to, a tak, tak. Doskonale. Wytarł sobie usta serwetką. Doskonale. No to mów. Czego czy, się dowiedziałeś? Czy jest zaproszony do tego pokoju w głąb? Czy tak, do pokoju w głąb, ale tak, okay. Tak. Nie, jesteś w pokoju w głąb, to teraz nie do stołu. Nie, no jasne, ale to ja staję przy nim i... więc tak. Zaniosłem, a raczej ten Albert zaniósł tą wydzielinę, znaczy jaja. Wydzielinę z tych jej okazała się według Korkaloma tym, o co chodziło. Więc zarządził przerabianie wszystkiego, co mieli wcześniej, na dodawanie czegoś z tych jaj. No tu panie wybacz, detali nie powiem, ale powiedział, że za 3-4 dni będą to mieli gotowe. Cały obóz już zaczął się szykować do rytuału. Wszyscy wracają, strażnicy głoszący słowa śniącego, wszyscy schodzą się do obozu. Zaczynają się przygotowania. Podejrzewam, że kiedy te mikstury będą gotowe, to rytuał się zacznie. Nie jak oceniasz szansę powodzenia rytuału? Czy ma szansę się udać? Wybacz panie, ale nie jestem w stanie tego ocenić. Oni wydają się pewni. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tam zakładał, że to jest jakieś...
nie wiem, oszustwo tych z góry dla tych na dole, wydaje mi się, że oni wszyscy absolutnie w to wierzą. Jedno jest pewne, jakaś tam magia śniącego działa. Widziałem Alberta, jak czarował, zanim przystąpił do bractwa, nie umiał czarować. Za to ręczę. Dobrze, musimy być gotowi na wszystkie możliwe ewentualności. Gdyby udało im się zniszczyć barierę, albo chociaż się uszkodzić, zmienić w jakiś sposób, zmieni to całkowicie nasz układ, nasze życie. I to wszystko trzeba będzie działać. Jest jeszcze jedna sprawa, ale nie mam już detali, wiem tylko ogólnie. Wiem, że nowy obóz, a dokładniej Lee, postanowił... Kruk zmarszczył brwi, patrzy na ciebie przenikliwie. Postanowił rozmówić się z ludźmi z nowego obozu w kwestii chyba zachowania jakiejś neutralności na wypadek, gdy wybuchła wojna między starym a nowym obozem. Poprosił tego Alberta o przekazanie wieści, że chciałby się zobaczyć z Krangarem. Krangar udał się do nowego obozu i wczoraj powrócił do obozu na Baknie. Nie jestem w takich rękach zaufania, bym mógł choćby się dowiedzieć o czym. Wiem, że nowicjusze nie mają w ogóle pojęcia nawet, że jakaś taka misja była. Więc to nie jest u nich wiedza powszechna. No ale... Interesujące. Jakieś rozmowy się odbyły, panie. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Interesujące. Dzięki za informację. Pozwolisz, że pójdę teraz do Koristo? Dobrze. Więc skłaniam się i wychodzę. Idę tak. Do Koristo. Okej. I mówię mu to samo. Może mi przydroszy, może on mi powie coś bardzo specjalnego, tak. Ale... Nie. Mówisz to samo. Mówisz to samo, wysłuchuję cię uważnie, marszcząc brwi, zastanawiając się, skupiąc się po swojej siwej brodzie. Wszystko rozstrzygnie się już niebawem. Cała sprawa sekty. Trzeba będzie jej bacznie obserwować. Myślę, że przydałoby się może jeszcze wysłać kogoś innego. Nie wiem, jak bardzo sekta byłaby otwarta na goście ze starego obozu w czasie rytuału. Mnie akceptują. O, tolerują może, ale pozwalają mi u siebie spać. Mogę z nimi siąść do stołu, przynajmniej z nowicjuszami. Wydaje mi się, jeśli mógłbym coś zasugerować, wielebny, że można by było wysłać któregoś z wielebnych kapłanów, jeśli oczywiście byłaby taka wola, i spróbować podejść ich w ten sposób, że oto przychodzi ktoś obserwować, a oni będą to odbierać jako możliwość pokazania ostatecznego triumfu, pokazania się przed świątynią Inosa, że oto ich Bóg jest prawdziwy. Tak. Mogą złapać taki haczyk i pozwolić komuś ze świątyni być obserwatorem. To mnie przypomina o czymś innym. Jest jedna rzecz, o której musimy porozmawiać. Powiedz mi, Kendall, czy nie chciałbyś zostać magiem ognia? Kendall, bo to już jest... Ale jego twarz jest poważna. Nie, ja wiem. I siedzicie w ogóle przy stole w takiej części wspólnej tej plebanii i tam siedzi dwóch innych magów i oni nie są zdziwieni, więc... Ja sobie pozwalam być zaskoczony, w sensie nie ukrywam tego, bo to jest tak emocja, już muszę ją wypuścić z siebie, sobie takie... Wielebny. No doszły mnie pogłoski na temat twoich ostatnich wyczynów i spodziewam się, że ci bandyci dowodzący starym obozem mogą chcieć widzieć cię gdzieś w swojej hierarchii, żebyś im służył, lecz moim zdaniem byłoby to wielkie marnotrawstwo. Człowiek tak błyskotliwy i światły jak ty mógłby się zmarnować na tych bandytów. Kendall... W sensie, myślę, że Kendall po prostu to wie, a ja ci pytam jako mistrza gry. Czy kapłanów ognia obowiązuje celibat, nie mogą mieć żon i żyją tak jakby klasztornym życiem? Bo myślę, że to jest wiedza powszechna, przynajmniej poza kolonią, nie? Myślę, że Kendall się wychowywał w kulcie Inosa i wie to po prostu. To sam kodeks, prawo kanoniczne nie jest powszechnie znane, co jest precyzyjnie zapisane. Ale nie słyszałeś o magu ognia, o żonatym magu ognia. Tak. Oni raczej żyją w klasztorach i prowadzą życie takie monastyczne. Ale Kendall, dzięki przypomnieniu sobie tego, znalazł język w gębie, więc wie co powiedzieć, żeby teraz nie odpowiadać, a było miło, przynajmniej jego zdaniem i tak. Panie, po pierwsze, wielebnie jestem zaszczycony tą propozycją.
ale to jest droga służby bóstwu i nie mogę podjąć takiej decyzji pochopnie, bo wydaje mi się, że... Nie, no, oczywiście, że nie. Nic gorszego. Jestem wyznawcą Inosa i gdybym zdecydował się na brzemię, którego nie jestem w stanie udźwignąć, to mógłbym go obrazić, więc... No, to jest coś, co muszę przemyśleć przez jakiś czas. Dobrze, dobry znak. Nie podejmujesz ważnych decyzji pochopnie. Czy wszystko, co zrobię dla wszystkich ostatnio jest dobrym znakiem? Myślę ciepło o Torusie, który dalej uważa mnie za ścierwo, bo nigdzie nie chce mnie zapraszać. Przemyślę, przemudlę. Jednak myślę, że masz potencjał. A jeśli chodzi o pilniejsze sprawy wielebne, czy oczekujesz kwestii pilnej tego rytuału? Coś jeszcze zrobić? Wziąć kogoś ze sobą? Wprowadzić kogoś tam jako obserwatora? Liczyłem na to może, że gdybyś się zgodził, mógłby się prezentować magów ognia na rytuale i wtedy może poszedłby z tobą, może Torres, albo może Milton. Ale pomyślę, chętnie bym posłał któregoś z magów również, żeby obserwował. Obiecuję, że jeszcze jako człowiek na rozdrożu, ale zadbam o to, żeby nie stała mu się tam krzywda i żeby, że tak powiem, językiem wulgarnym, nasmarować jego przyjście tak, by nikt nie miał tam do niego żadnych pretensji. Tak, nasze ręce niestety są raczej związane. Obóz Bractwa jest zbyt duży i zbyt silny, byśmy mogli na przykład, nie wiem, rozważać morderstwo Iberiona, czy coś takiego, gdybyśmy uznali, że rytuał trzeba powstrzymać. Nie byłoby to łatwe. Strażnicy świątyni są dobrze wyszkoleni, widziałem ich w akcji i obawiam się, że musielibyście wielebny zaangażować całą siłę starego obozu. Prawdopodobnie tak. Jednak rozkazać coś takiego Gomezowi to byłoby... Nie jestem pewien, czy Gomez jest teraz na to gotów, więc będziemy musieli raczej obserwować rytuał. Nasze ręce są związane. Pozwól panie, że zostanę u siebie w domu, tutaj w starym obozie do rana. I może po prostu podejdę, skoro świt, jeśli do tej pory zdecydujecie, czy kogoś ze mną posłać, mogę zaprowadzić kapłana do starego obozu i, że tak powiem, rozłożymy się tam w celu misji obserwacyjnej. Dobrze. Ale pomyśl też o tym, o co ci zaproponowałem. Będę myślał, na pewno takiej propozycji się nie zapomina, wielebny. Dobrze. No dobra, i wychodzę. Niech Inos będzie z tobą. I z tobą, wielebny. Kendall idzie się napić. Ale poza zamek, poza z dala od ważnych ludzi, tak. Idzie do cieni, ma te piwa ze sobą, wszystkie zamierza rozdać. Okay. Piwo z kopalni już nie jest chłodne, ale nieważne. Znaleźć jakichś tych cieni, którzy nam nie przyjmowali na samym początku, wypić z nimi piwo i pogadać o kłopotach. Jasne. Po czym się wyspać. Tak jest to. Dobrze. Albert? Idę tam wszystkie. Do Bala Kadara. Tak, to już jesteś tam, rozmawiacie. Iberion przekazał mi, że mam cię szkolić. Będziesz szkolony w praktykach medytacyjnych i szkolony w magii i będziesz zgłębiał nauki śniącego w trybie, że tak powiem, przyspieszonym. Rozumiem. Inni guru też wiedzą o tym planie i z tego co wiem, być może będziesz pobierał nauki u samego Iberiona. Albert aż za nie mówił, zatkało go. To jednak nie jest jeszcze pewne. Oczywiście, oczywiście. Dobrze. Od czego zaczniemy? Myślę, że przede wszystkim będziesz musiał nauczyć się medytacji. Możliwe też, że zwiększymy twoje dawki bagiennego ziela. To przygotuję, no to przygotuję plan. Skonsultuję się także z Korkalomem. Rozpoczniemy jutro. Oczywiście. Jak najbardziej. I tyle. Tyle. To ja w takim razie idę. Wypalam sobie bagienne ziele przed snem i idę spać. Okej. Okay. Nie idę już do Korkaloma. Do kogo? Do tego tam zielarza? Do kogo w ogóle? O kim my mówimy? Tak? Przepraszam bardzo, kto? Tak. Dobrze, idziesz spać. Tak. No to Kendall wieczorem siedzi
siedzi przy stole. Butelki piw stoją, ale także półmiski. Myślę, że wydam, ile muszę wydać rudy, żeby postawić wszystkim dobre jedzenie? Żebyśmy sobie tak na warunki tego, co można kupić tam, poucztowali. Ale wiesz, nie tak jak u magnatów, ale takie, żeby... Jak chcesz bogato. Myślę, że 30 bryłek rudy to jest taka, wiesz, świętowanie. To robię tak. Robię tak. Chcę magest. No to wydaje 30 bułek rudy i chcę, żebyśmy z tymi cieniami... Pieczone kiełbasy nadziewane serem, pieczeń w miodzie, papryki, faszerowane papryki, trzy rodzaje sera, piwo, ciemne piwo, jasne piwo, kozie mleko, no i wiadomo, no wszyscy teraz jesteś ulubieńcem wszystkich. Siedzą tam głównie cienie, może z jeden, dwóch strażników. Cienie, w tym Diego. Kopaczy może, no kopacze gdzieś się kręcą raczej obok w sumie razem sobie i w połowie. Chociaż siedzi jeden kopacz siedzi, może ku twojemu trochę zdziwieniu, starszy kopacz. Jakby co on robi przy stole z innymi, ale on wszystkich pozdrawia, wita, rozmawia. On się zna ze wszystkimi, także też tam ma swoje miejsce w tej imprezie. Czy z konkretnym chcesz? Ja chcę... Rozmawiam ze wszystkimi, ale z nikim nie rozmawiam jakoś super konkretnie. Z Diego w pewnym momencie chcę porozmawiać konkretnie, jak już się impreza zrobi taka swobodna i przysiadam się do niego i mówię... Jasne. Siadacie gdzieś na oboczu, z dala od ognisk. Diego nie jest pijany. Nie widziałeś go jeszcze pijanego. Chociaż ociera pianę z piwa ze swojego czarnego wąsa. Słuchaj, Diego, przyjacielu. Słucham cię. Mam takie poczucie. Kiedyś pomyślałbym, że mnie ucieszy, teraz sam nie wiem. Tak jakby było się długo słuchaczem jakiejś opowieści. Bo kimś to tylko łapie cudze wątki, albo próbuje znaleźć sobie swoje miejsce. I nagle pewnego dnia budzi się i okazuje się, że wszyscy patrzą na niego jak jednym z bohaterów tej opowieści. Tak. Zgadza się. Zrobiłem to i owo nie najgorzej. Pomysł z kopalnią. Całkiem dobry. Ale nie wydaje mi się, żeby to tłumaczyło, dlaczego magowie ognia chcą mnie nagle w swoich szeregach. Dlaczego skorpion jest absolutny? Myślę, że Kartel jest lekko podpity. Nie pijany, ale podpity. Dlaczego? Skorpion jest absolutnie przekonany, że strażnicy zaproszą mnie w swoje szeregi i że to już powinien już dawno to zrobić. Gomez mówi dobra robota. Kruk chce cały czas ode mnie audycję. Słuchaj, Diego, może ty wiesz, o co chodzi? Może... Ja nie jestem skromny, ani się skromny nie wydaje, ale wbrew pozorom wiem, jak działa świat. I udawało mi się tutaj wszystko w miarę ogarniać z twoją... Chcę, żeby nie brzmiał jak żart. Z twoją nieocenioną pomocą, Diego. Ale teraz czuję się zagubiony w tym wszystkim. Tak, cieszą mnie podziękowania, tak, lubię być doceniony. Niech mnie... Nie wiem, o co chodzi. Czy ktoś coś o mnie mówi? Czy ktoś nabrał jakiegoś mniemania na mój temat? Czy mój ojciec, to jest w ogóle coś, co przychodzi Kandelowi do głowy, nie poruszył jakiś strun poza kolonią i doszedł tutaj wieści, że przekaże jakieś, nie wiem, pieniądze, dotacje, wyśle ludzi? Jego, jeśli coś jest, co to wszystko tłumaczy i ty o tym wiesz, to proszę cię, powiedz. Jeśli twój ojciec poruszył jakieś, pociągnął za jakieś sznurki, to ja nic o tym nie wiem. A myślę, żebym wiedział. Też tak myślę. Myślę, że po prostu musisz zrozumieć, że organizacje takie jak Stary Obóz stoją na ludziach. Wiesz, co my mamy, Kendall, tak naprawdę? Zamek, palisadę, kopalnię. Bez ludzi to jest niczym. Bez kopaczy w kopalni nie ma kopalni, nie ma rudy. Bez strażników nie ma kopalni. Bez strażników nie ma tego wszystkiego. Bez cieni, którzy tym wszystkim zarządzają, to wszystko nie działa. Maszyna nie jest naoliwiona. Nie ma smaru, tryby nie działają, trą się i w końcu pękają. Cała ta maszyna stoi na ludziach. Ludziach kompetentnych i ludziach godnych zaufania. Dlatego kiedy tylko ta maszyna zobaczy gdzieś w swoich szeregach kogoś kompetentnego,
natychmiast chcę go wciągnąć wyżej. Ci ludzie ciągle są potrzebni. To co mówisz, wiesz, może po prostu myślisz o tym za dużo. Chociaż każda okazja jest także zagrożeniem. A każde zagrożenie okazją. Jeśli zdecydujesz się zagrać w wielką grę, no to czekają cię wysokie stawki. No wiesz, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Oj tak, wiesz mi Diego, wiem o tym sporo. Niektórzy wybierają spokojne życie cienia z prostą, z znanym zadaniem i nie marzą o awansach, bo wiedzą, że tam gdzie są awanse, tam czasem traci się głowę. Czasem zachodzi się komuś ważnemu za skórę, a co taki cień może komuś zrobić? Cień jest, wiesz, cieniem. Więc no cóż, maszyna zobaczyła, że możesz pełnić ważną rolę i chce cię wciągnąć, zanim wciągnie cię inny fragment maszyny. Ale magowie, o kurde. Powiem ci, że to był dla mnie prawdziwy szok. Nie wiedziałem, że oni... No chociaż nie. No Miltena zwerbowali, więc nie byłbyś pierwszy. No nic z niego, posłuchaj. Bardzo ci dziękuję i chcę, żebyś wiedział, że gdziekolwiek ta maszyna mnie nie umieści, uważam cię za mojego przyjaciela. No ale co, jesteś rozczarowany? Nie, nie, po prostu... Gdybyś nie chciał awansu, to może byś pracował w kopalni, a przecież... Nie, nie, nie. Ani razu nie uderzyłeś kilofem o skałę. To prawda, Diego, to wszystko prawda. Chcę, chyba, no więc... myślę, że chcę, po prostu... wiesz, kiedy przychodzi co do czego, takie miejsce jak to przypomina o pytaniu, które pewnie każdy sobie zadaje, ile ja jestem w ogóle wart w życiu. I chyba przychodzi ten moment, gdzie ja po prostu zadaję sobie to pytanie, a to pytanie zawsze budzi jakieś wątpliwości. Ale nie martw się, nie martw się. W życiu jest tak jak w kartach. Czasem nie wiesz, o ile grasz, dopóki nie sprawdzisz. I tym akcentem przejdźmy z tej rozmowy, mój drogi przyjacielu Diego, do gry w karty, a po niej zakończmy dzisiejszy wieczór i krzyczę do wszystkich. Grałem w karty na rudę, ale nie duże stawki. Okej. I myślę, że po graniu w kartę zamierzam pójść spać. Okej. No to co? No to teraz w zasadzie może minąć dzień albo dwa. Mm-hmm. Więc co chcecie tak robić? Znaczy ja chcę rano przyjść do świątyni, dowiedzieć się, czy jest mi ktoś przydzielony. Mm-hmm. Myślę, że Gendal budzi się z przekonaniem, tylko że nie zamierza nikomu obwieszczać, że nie ma zamiaru zostać magiem ognia. No to po prostu nie jest jego przyznanie. Czuję się pochlebiony, jakby dość poważnie o tym myśli, na zasadzie tego już nie przyznaję przed nikim innym. Myślę, że Gendal przez chwilę nawet o tym myślał, na zasadzie, że no przecież Gendal jakby trochę jest wychowany w tej wierze, w tego i no to jakoś mu to wszystko imponuje i nie traktuje tego jako głupoty. Ale może właśnie dlatego, może to jest takiej przesądności, że na zasadzie nie wiem, gdzie ja, nie zamierza tego zrobić. Ale jeszcze nie chcę o tym mówić, bo kanał takie tunelowe widzenie rytuał. Czuję tak, jak wszyscy czują, że wszystko się zaraz okaże. Więc przychodzę do świątyni, nie podejmuję tematu mojego przystąpienia. Jeśli będę o to zapytany, to mówię, że dalej rozmyślam wielebny, daj mi jeszcze trochę czasu. I faktycznie, tak jak chcę się dowiedzieć, czy mam iść tam sami obserwować z ramienia całego starego obozu i jego połączonych trybików całej maszyny, czy przydzielał mi kapłana ognia, co by mnie ucieszyło, bo na przykład zakładam, że umie czarować. I gdyby stało się nieprzyjemnie, to może na przykład, więc ja też pragmatycznie myślę o tym, raczej bym chciał, żeby mi przydzielili kapłana, ale nie naciskam, no niech korzysta zrobi, co uważa. Mhm. I zamierzam ruszyć niezależnie od decyzji z kapłanem lub bez kapłana, obserwować rytuał. Jasne. Przydzielał ci. Pójdzie z tobą Rodriguez. Jeden z magów ognia, ten jeden z tych starszych, którzy tworzył barierę. Także tutaj wszyscy magowie, prawie wszyscy, to żywe legendy. Ja pierwsze co się budzę, jem śniadanie i idę do Balakadara, prawda? Okay. Dzisiaj mieliśmy zacząć, to ja idę, tak. Przychodzę, no i staram już, się w gotowości. Ty już ćwiczyłeś z Balakadarem, tak, więc mi się nie zdarzało. Nic niesamowitego. Tak. Natomiast masz... Dobra, ty i kilku innych nowicjuszy, jak się okazuje, trzech, jesteście szkoleni i to szkolenie nie jest jakoś bardzo emocjonujące.
ta część dnia... Po drodze na szkolenie bierze mnie taka refleksja i tak aż się zatrzymuję w połowie drogi i zadaję sobie samemu to pytanie na głos. Gdzie jest wrzut? Nieważne. Idę na szkolenie. To był ważny moment rozwoju postaci Alberta. Gdzie jest wrzut? Idę na szkolenie, po prostu dalej. Tak wiele się dokonało. I się szkolę. I się szkolisz. Tak, no więc widzimy Alberta przez ten... Ile minęło? Minął jeden dzień wcześniej. Więc powiedzmy przez kolejne dwa dni, kiedy trenuje, medytuje, słucha opowieści o magicznych runach, o historii bractwa, o wizjach, o bagiennym zielu. Czy co, rano trening, wieczorem praca u Korkaloma? No tak, myślę, że tak. Tak naprawdę nie ma wielu prawnych alchemików, więc twoja praca, w sumie twoje szkolenie może sprawić właśnie, że to będą te 4 dni, a nie 3. No, niestety. Praca idzie. Praca idzie z miksturami. Ale Korkalom nie jest z tego zadowolony, ale to jest poleczenie jaśnie oświeconego Iberiona. Tak. Kendall opuszcza stary obóz. Razem z tym Rodriguezem, tak. Tak. Torus żegna cię spojrzeniem w bramie. Ja mówię, się staram nie dać po sobie poznać, że w ogóle czegoś się spodziewa po nim. Trochę mnie to... A Torus milczy, w sensie wyraźnie mówi jedną rzecz i nie mówi nic dalej. Okej, okay. Nie, to nie. Najpierw zostanę magiem. Najpierw zostanę, chociaż zdecydowałem, że nie, ale teraz idę z tym Rodriguezem, czuję się ważny. Najpierw zostanę magiem. Ja po drodze ani nie zamierzam go wypytywać, zamierzam być tak, jak się człowiek zachowuje w towarzystwie starego kapłana. A więc jak on zacznie coś tam opowiadać, to sprawdzę, czy opowiada ciekawie, czy jest z tym tak jakby on nie jest aż taki stary, on ma 40 parę lat na oko. Więc to jest tak. No w każdym razie zamierzam być rozmowny, jeśli on będzie rozmowny. Na zasadzie, że chcę być responsywny, może mi coś opowie, może się czegoś dowiem, ale jeśli zamierza iść w milczeniu i odmawiać modły, to nie zamierzam być się narzucać. Nie, on jest w miarę rozmowny, ale schodzicie raczej na tematy... To jest człowiek, który w klonie trochę nie ma z kim pogadać na takie tematy książkowe, akademickie, historia, geografia i tak dalej, więc jeśli znalazł sobie rozmówcę, a mógł w Kendalu... Tak, ja mam dużo takiej powierzchownej wiedzy o świecie, którą ma młody szlachcic, nie? To są te rozmowy, tak, że Myrtana już dawno powinna zdywersyfikować gospodarkę i tak dalej, zwłaszcza kraj tak morski, wyspiarski, to tak dalej, ale tutaj właśnie polityka, Robert to właśnie był takim królem, a takim... Ja się pytam, czy on znał króla kiedyś osobiście przed tym wszystkim. Zadaję mu takie pytania, które mogą mu w taki bezpieczny sposób podnieść ego też, żeby mu się miło rozmawiało. Tak, on opisuje, opowiadał, że widział, no nie gadał osobiście, ale był na dworze królewskim i widział Robara, który się stylizuje właśnie na linię Robarów. To są ta linia świętych wojowników, to jest to imię też królewskie przyjmowane przez tych, którzy aspirują do tego i często z powodzeniem. Byli różni królowie Myrtany, ale jeśli był Robar, to Robar zawsze szedł do bitwy na czele w mocy Inosa i wygrywał bitwy i to był też Robar i tak dalej. I co? Aha, i jeśli jest jakaś możliwość, to ja chcę zapytać, co on tak szczerze sądzi o tym bractwie iśniącym i czy wierzy, że rytuał się uda, na zasadzie sam z ciekawości chcę go zapytać jako eksperta, bo ja sam nie mam już pojęcia do tego, co tym sądzić jako Kendall. Rytuał. Najbardziej interesujące jest to, skąd czerpią swoją moc. Rytuał od tego zależy. Do tego sprowadza się w mojej ocenie to całe pytanie. No bo w końcu moc magiczna bierze się od bogów. Czy są wyznawcami Inosa? Nie sądzę. Jakaś dziwna forma Adonosa. Adonos w końcu nie ma zbyt otwartego kultu. Adonosa czci się dziwnie i magowie wody... Jest to skomplikowane. Są tradycje druidyczne. Moc Adonosa brana pośrednio inaczej niż przez magów wody. Z magami ognia jest tutaj inaczej. Zazwyczaj moc Inosa odnajdujemy tylko w praktyce magów ognia. Jakby nie ma takiej, powiedzmy, niekonycznej praktyki. Z magią Adonosa bywa różnie. Czy może być to forma magii Adonosa? Może. I w tą teorię chciałbym wierzyć. No i są jeszcze teorie, że jest to moc płynąca od Beliara. Czy śniący może być Beliarem? Jest wiele wskazówek mówiących, że tak, ale wiele mówiących, że nie. Jest to wielce podejrzane. Też częstotliwość wizji to by się nie zgadzało. Gdyby tak było, bylibyśmy zobowiązani ich wszystkich wymordować. Bariera czy nie, pewne rzeczy nie powinny uchodzić nikomu płazem. Jednak Beliar, no brzmi to
Nie jestem przekonany na podstawie tego, co słyszałem, a więc jeśli nie wszystkie te trzy rzeczy, to co pozostaje tak naprawdę? Moc poza bogami? No, ja nie... Wiele dni ja się nawet nie będę wypuszczał w takie spekulacje. Po prostu jestem ciekawy, oglądam i chodzę między nimi, ja wiem tylko jedno. Oni naprawdę w to wierzą. Nie ma tam... Są takie sekty wielebne, na pewno zna więcej z historii, które ewidentnie były od początku obliczone na przekręt. No, to nie jest jedna z nich. Tego jestem pewien. Jedna mądrość pociesza mnie w tym wszystkim. Żeby praktykować magię, praktykuje mag, a mag składa się z ciała. Ciało zawiera w sobie dużo składników, takich też jak tłuszcz i inne łatwopalne rzeczy. Więc my jako magowie ognia potrafimy rozwiązać bardzo wiele problemów z praktykowaniem złej magii. No cóż... Wszystko okaże się niebawem wielebnym. No i co, i wędrujemy sobie tam. Przechodzimy, kiedy przychodzimy. Tak. Przechodzicie. Gdzieś pod koniec trzeciego dnia. Po południu. Ja z nim po drodze ustalam, to już możemy zagrać, nie w sensie, nie tak, dialogiem, tak. Ale ja z nim ustalam, czy on chce na przykład ogłosić się i ja mu nie będę narzucał, co on ma robić. Czy on chce się ogłosić, a ja tu jestem po prostu tylko jego przewodnikiem? Czy on chce, żebym ja kogoś prowadził? W sensie chce... On sobie... znaczy ma na sobie szatę magów ognia. Mhm. Jest do niego w ogóle zagrał guru na starcie. I oni rozmawiali. Okej, okay, to ja się... Nie byłeś do tej rozmowy zaproszony, jest tak jasne, bardzo nie, mocno... to ja się absolutnie nie pram, spełniłem swoje zadanie, przyprowadziłem go. Będzie chciał mojej pomocy, to mnie zawoła. Ja też zakładam, że on jest kompetentny i wie, co robi, więc ja się mocno... Ja już zapewne, jak już jest trzeci dzień, to ja już wiem, że nazajutrz będzie rytuał. Tak, następnego dnia już na wieczór się przygotowuje. Na wieczór będzie rytuał. Już jest oficjalnie jest już ustalone, będzie tak. Mikstury wszyscy mają się gotowe. Na wieczorem wszyscy zbierają się na placu świątynnym. No dobrze. Widzę gdzieś tam Kendala? Tak. Jestem tam. Kendal, witam cię, wróciłeś. W samą porę. Wróciłem. Jutro wieczorem za 24 godziny rytuał na placu świątynnym. Nie możesz tego przegapić, musisz tam być, koniecznie. Tak, nie mam takiego zamiaru. Koniecznie. Ja już się nie mogę doczekać, wyobraź sobie... Szkolił mnie Berion, czy nie? Czy nie doszło do tego stanu? Nie. Wyobraź sobie, że miałem przyspieszony kurs sztuki medytacyjnej z polecenia samego Eberiona. Był nawet taki pomysł, żeby mnie jaśnie oświecony uczył, no nie doszło to do skutku ostatecznie, pod okiem pala... Moja babka zawsze mówiła Albercie, że... Żyjemy jak chcemy, a bogowie prędzej czy później upomną się o nasze życia. Oj, to jest prawda. O mnie się śniący upomniał w takim sensie, że ja tutaj teraz się kształcę w jego drogach medytacyjnych i no jest to wspaniałe. Jest to wspaniałe. Idę, dobra, słuchaj, idę, bo muszę idę się szkolić. Idę i odbiegam. Nie martw się, będę na rytuale, będę widzisz, patrzył uważnie. Ja już cię nie słucham, ja już odbiegłem. Albert jest widzisz bardzo zaaferowany i taki bardzo podniecony tym, co ma się wydarzyć. Ewidentnie no, przeżywa to bardzo emocjonalnie i tak podekscytowany. A Kendall stara się, czeka na rytuał, stara się być w zasięgu Rodriguez'a, gdyby mnie potrzebował do czegokolwiek, w sensie daje mu znać. Zresztą nawet w jakim momencie do niego mówię, wielebnie, gdybyś mnie potrzebował do czegoś, jestem w pobliżu. I tyle, nie narzucam mu się, niech sobie robi co chce. Zamierzam być na rytuał, ale nic więcej nie mam do roboty, czekam. Czekam, rozmyślam o swoim życiu. Zastanawiam się, co z nim zrobię. Zastanawiam się, czy bariera nie pęknie, trochę może na to liczę, trochę nie. No po prostu Kendall ma chwilę, długie chwile na zastanawianie się. Też myślę o przeszłości, myślę o ojcu, myślę o braciach, myślę o Arnoldzie. O wielu rzeczach Kendall myśli i na to poświęca ten czas. Myślę, że myśli najwięcej w całym swoim życiu przez te godziny, które go oddzielają od rytuału. Albert, medytacja i alchemia po prostu. Pełne skupienie, pełne przygotowanie do rytuału przez najbliższe 24 godziny. Z przerwą na sali jedzenie. I to okej. I zapalenie bagiennego ziela oczywiście. Dobrze wspomniałeś to o toalecie, bo inaczej. Już nie deklarowałeś. Nie deklarowałeś. Od początku kampanii eksplodujesz. Nie mówiłeś tak, że ubierasz się rano, więc słuchaj. Śmiertelne zapalenie pęcherza. Prowadzenie lata 90. Nadchodzi ten dzień. Nadchodzi wieczór, słońce zachodzi za horyzontem, jego pomarańczowe światło rzuca długie cienie w obozie. Lecz słońce zachodzi, niebo przechodzi z pomarańczu przez fiolet w granat.
I cały obóz się schodzi. Obóz pustoszeje, podczas kiedy wszyscy idą w stronę placu. Plac rozświetlony i pochodniami z magicznej rudy, i ogniem, pochodniami ognistymi. Jest tutaj no, całe bractwo w całej swojej okazałości. Więc w tym momencie jest to, no tak jak widać wszystkich, kurde, ciężko policzyć tak naprawdę setki. Setki osób. Wydaje się, że nawet nie wiadomo, czy może łącznie liczyć, może pod 1000 podchodzi, może dużo, ale może nawet 1000 członków bractwa łącznie, wszyscy w jednym miejscu. Zgromadzeni pod schodami, wielkimi, takie półkoliste schody prowadzące wysoko, one się wznoszą jakieś 3 piętra. Z tych schodów po drodze wychodzi taki drewniany, taka drewniana wysunięta półka, mównica swojego rodzaju, na której już widać stoi Kor Angar, na której stoi kilku guru. I gdzie no jeszcze, no tam będzie występował Iberion. Szepty, rozmowy, już tak napięcie, oczekiwanie. Oczekiwanie wzbiera. No i co? W końcu wychodzi Iberion. Zapada cisza. Czy ja jestem gdzieś razem z tym drugim razem? Czy ona tak. Jest usadowiona w ogóle? Tak. Nawet o może dostrzegacie jeszcze dostrzegacie niebieską chustę Mordrak. O. Gdzieś też stoi, ale on tak daleko, już trochę poza tłumem, stoi oparty o jakieś drzewo, ręce założone. Też obserwuje. Jestem pomachał, jeśli... Ja też mu macham, co ja myślę. Chciałem zabić Arnolda, żeby nie zabijać ciebie. Myślę sobie, machając mu. Ale raczej nie ma nikogo z innego obozu, oprócz tej dwójki i Mordraga. Nie no, to jest właśnie reprezentacja. No i zapada cisza. Kiedy Iberion wychodzi, tylko podnosi ręce i wszystkie rozmowy zmierzają do szeptów i następuje cisza. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który okazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący. Przebudź się, o śniący. Po czym tłum podchwytuje, zaczyna skandować i czy powtarzać. Nowicjusze są doświadczeni w medytacji i w modlitwie, więc wy wiecie też, tak. Wiecie jak to się robi. Ja postępuję jakby zgodnie z procedurą, prawda? Też. Tak, aha, też wszyscy, to jest ważne pytanie. Czy nowicjusze dostali wszyscy do picia miksturę? Zakładam, że piłeś. Tak, wypiłem miksturę. Ona była paskudna, gorzko-kwaśna, czujesz się po niej. Fizycznie czujesz się trochę osłabiony, masz trochę obniżony refleks, okay. jakbyś dostał gorączki. Natomiast faktycznie czujesz się taki wyostrzony w tej, głównie właśnie w duchowej materii, to nie jest nawet umysł. Umysłowo czujesz się trochę otępiony, ale duchowo czujesz, że po prostu chwytasz to. To jest tak jakbyś miał w płynie to, że już rozumiesz, że chwytasz. Jeśli ktoś ci mówi poczuj to, to było poczuj to w płynie. Rozumiem. Kendall, dostałeś propozycję, żeby się napić. No ja odmawiam grzecznie po prostu. Tak, Rodriguez tak samo odmówił. Więc no to wchodzisz w to. Wchodzisz, czujesz prawie fizycznie nawet w tobie magiczną moc, to kojarzysz przy sobie zaklęć, to jest trochę podobne, tylko teraz czujesz to intensywnie i widać jak Iberion podnosi nad sobą ten kamień ogniskujący, który zaczyna rozbłyskiwać, zaczyna się świecić, widać jego niebieski kolor i zaczyna być źródłem światła, które rozświeca coraz bardziej okolice. Wręcz zdaje ci się, że widzisz jakąś magiczną aurę w ogóle wznoszącą się nad tłumem ludzi.
jakby coś zbierało właśnie energię z tego i ona gdzieś krążyła do góry w stronę tego kamienia, w stronę Iberiona. Cały czas jest to skandowanie, przebudź się, ośniący. No i to trwa jakoś, trochę tracisz poczucie czasu, minuta, dwie, ale obserwatorzy nie, to jakoś nie, ale też czujesz. Czujesz magię lekko, ale czujesz, że jest tutaj coś, coś się dzieje magicznego. Mhm. Jest to trochę wymieszane z takim napięciem też emocjonalnym po prostu, że no teraz się dzieje, teraz jest to. Ja też jakiś czas zerkam na Rodrigueza, bo on jest dla mnie probierzem tego, czy jest zagrożenie, co mam o tym myśleć na zasadzie. Tak, on jest zaintrygowany i jest skupiony, natomiast to wszystko. Mhm. Poza tym po nim nic nie widać. I to się wzbiera. Zbierana, zaczynasz, Albercie, zaczynasz coraz bardziej czuć, jakby jesteś w tym doświadczeniu, że trochę ci się rozmywa otoczenie i nagle całkiem tracisz kontakt z otoczeniem. W sensie znika, plac świątynny, trawa, to bagno, te wszystkie śpiewy, świerszczy, to nagle gdzieś odchodzi i widzisz jak przez mgłę wyłania się, jest wnętrze jakiegoś pomieszczenia rozświetlone ognistym światłem, które rzuca cienie od kolumn. I jakby idziesz przez aleję pomiędzy kolumnami, to jest jakieś strasznie stare miejsce, chyba ruiny, bo widzisz zawalone kawałki ścian, przewrócone kolumny i idziesz tym korytarzem. I na końcu tego pomieszczenia, to jest długi korytarz, wydaje się w tej wizji, jakby miał parę dziesiąt metrów, może parę set, widzisz kamienny ołtarz i przy nim postać, która stoi do ciebie plecami. I zbliżasz się, ta postać wyczuwa cię w tej wizji, odwraca się i jest to ork. Jest jakby wyczuwa twoją obecność, jesteś zdziwiony, że coś tutaj jest i mgła. I wizja się kończy. Dostrzegasz, jak odzyskujesz, a ty, Kandal, nie miałeś tej wizji, ale natomiast wiedziałeś, że wszyscy członkowie Bractwa na chwilę jakby odpłynęli. Niby patrzyli przed siebie, ale byli jakoś, albo mieli zamknięte oczy, coś się działo, ciebie to nie dotknęło. Rodrigueza też nie. Ta wizja się kończy, wy też otwieracie oczy, widzicie ten kamień ogniskujący w rękach Iberiona, to światło pulsuje z niego coraz mocniej. Jest błysk nagle, światło znika i Iberion widzisz jak osuwa się, jakby stracił po prostu panowanie, osuwa się na ziemię, znaczy na ten podestaw i znika sprzed oczu, no bo to jest. No to jest gdzieś, wysoko, tak. To jest gdzieś u góry. No więc już patrzą po sobie, zaczął tak rozmawiać. Ach, też miałeś tę samą kolumny, tak. Co to by... to był ork, ale o co chodzi? Ale śniące miał nam pokazać drogę do wolności. Właśnie, co z tą drogą? O co chodzi? I nad wami błysk bariery magicznej, która grzmotem przypomina o sobie. Tak jak przypominała wiele razy przed nią.